Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję jednego z najciekawszych smartfonów tego roku. Już widzicie, co to jest. Samsung Galaxy Z Fold 3. Na początek parę spoilerów. Czy jest lepszy od poprzednika? Tak. Czy należy mocno obawiać się o jego wytrzymałość? Nie. Czy chciałbym go mieć? Oczywiście. A teraz zapraszam na szczegóły. Na pierwszy rzut oka tegoroczny Galaxy Z Fold nie zmienił się znacząco względem poprzednika. Ma zbliżony wygląd, a także podobne wymiary i wagę. Porównując specyfikacje Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Fold 3, również trzeba się dobrze wpatrywać, żeby dostrzec różnicę. Fakt, w trzeciej generacji zastosowano nowszy procesor, zmalał nieco akumulator, ale to drobiazgi. Najważniejsze zmiany znajdziemy gdzieś indziej. Moim zdaniem najistotniejszą modyfikacją i głównym argumentem stanowiącym przewagę Galaxy Z Fold 3 nad dwójką jest certyfikat szczelności obudowy IPX8. To pierwszy na świecie składany smartfon, który może pochwalić się takimi możliwościami. Kolejną z nowości jest możliwość korzystania z rysika S Pen na wewnętrznym elastycznym wyświetlaczu. Niestety z racji specyfiki tego wyświetlacza musi to być specjalny rysik z amortyzowaną końcówką. Wcześniejsze modele S Pen nie są niestety obsługiwane. Na pocieszenie nowy rysik do Folda jest kompatybilny wstecz z Note'ami. Niestety również rysik ten trzeba zakupić osobno i nosić w dodatkowym, średnio moim zdaniem praktycznym pokrowcu założonym na telefon. No ale nadal lepiej mieć rysik niż go nie mieć. Trzecim nowum w trzecim foldzie jest aparat do selfie schowany pod elastycznym wyświetlaczem. No i tu znowu trochę najpierw ponarzekam, bo aparat mimo wszystko jednak pozostaje widoczny, a zdjęcia w sumie robi marne. Na szczęście. Zauważyłem, że po pewnym czasie nasze oczy zaczynają ten aparat ignorować, może zatem nie wyszło wcale tak źle, jak się początkowo wydawało. Wiele rzeczy się nie zmieniło. Galaxy Z Fold 3 nadal cieszy mnie dużym ekranem i praktycznością, jaką daje tenże ekran. Niezmiennie smartfon jest znakomitym narzędziem pracy, robi przyzwoite zdjęcia, oferuje wysoką wydajność i wbrew pozorom okazuje się nawet całkiem poręczny. Do jakości montażu i użytych materiałów nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Metal, Gorilla Glass Victus, matowa faktura tyłu, wszystko to razem tworzy całość spełniającą bez wątpienia najwyższe oczekiwania. Uszczelnienie obudowy sprawia, że smartfon bez obaw możemy przypadkowo zachlapać czy korzystać z niego podczas deszczu. Składane smartfony użytkuję na tyle długo, żeby nie obawiać się o ich trwałość i tym razem Galaxy Z Fold 3 zupełnie nie miał już u mnie żadnej taryfy ulgowej. Traktowałem go tak jak zwyczajny, nieskładany smartfon. Ba, powiem więcej, odważyłem się nawet używać go na plaży. I okazało się, że piach mu nie straszny. Do wnętrza mechanizmu składanej obudowy nie wniknęło ani ziarenko. Zawias przez cały okres ponadmiesięcznej eksploatacji pracował aksamitnie jak nowy. Nie wydawał żadnych podejrzanych odgłosów. Zresztą zobaczcie sami, a raczej posłuchajcie sami. Słyszycie, żeby cokolwiek trzeszczało? Nie. Wewnętrzny elastyczny ekran otrzymał w tym roku nową generację folii ochronnej i nie zauważyłem, żeby pojawiły się na niej jakiekolwiek rysy. Natomiast mam wrażenie, że materiał ten dość mocno się elektryzuje i wręcz przyciąga kurz. Jest dość trudny do utrzymania w czystości, ale czyszczenie jest stosunkowo łatwe, wystarczy go po prostu raz przetrzeć. Tył i zewnętrzny wyświetlacz telefonu brudzą się znacznie mniej. W każdym razie obawy o podatność urządzenia na uszkodzenia spokojnie możemy odłożyć na bok i chyba już na dobre. Zapytacie, czy Galaxy Z Fold 3 można uznać za sprzęt poręczny? Moim zdaniem można, serio. Złożony smartfon jest dość wąski, chociaż gruby, ale dzięki temu łatwo go objąć dłonią i pewnie trzymać. Do tego wygodniej jest rozmawiać, gdy przytrzymujemy telefon ramieniem, wtedy nie mamy obaw, że on nam się wysunie z racji swojej grubości. Rozkładanie i składanie telefonu jedną ręką jest możliwe, ale jednak wygodniej czynić to oburącz, a co najważniejsze, telefon można ustawić w pozycji półotwartej i z wewnętrznego ekranu uczynić coś na kształt małego laptopa. Interfejs umożliwia całkiem sensowne wykorzystanie tej możliwości, chociaż na wewnętrznym ekranie wciąż widać wyraźne załamanie w miejscu, gdzie się on zgina. A skoro już narzekam, to jeszcze dodam, że z kolei pisanie na zewnętrznym ekranie z racji jego ograniczonej szerokości i co za tym idzie rozmiaru klawiatury jest trochę niewygodne jednak. Zewnętrzny wyświetlacz poza nietypowymi proporcjami cechuje się dobrą jakością obrazu i wysoką jasnością, a wewnętrzny, no cóż, sprawia w dotyku wrażenie trochę plastikowego i nie ma do tego też typowo smartfonowych proporcji. To ekran o proporcjach bliższy kwadratowi niż panoramie. Jest to format świetny do przeglądania tekstów, do wideo
no, można powiedzieć, że całkiem znośny, bo z kolei tutaj te ciemne paski, które się nieuniknienie pojawią, tworzą wygodne miejsce do trzymania urządzenia bez zasłaniania głośników. Oba wyświetlacze mogą pracować z częstotliwością odświeżania dochodzącą do 120 Hz, ale najlepiej zdać się na regulację dynamiczną, żeby oszczędzać energię. Na jakość obu ekranów absolutnie nie można narzekać, ale jeszcze kilka słów o tym podekranowym aparacie fotograficznym. Wbrew założeniom, widać go doskonale. Kiedy nad obiektywem wyświetlany jest jasny obraz, wyraźnie widzimy żarszą siatkę pikseli, taką krateczkę. Z kolei, kiedy otoczenie obiektywu jest ciemne, widać go po prostu doskonale przez powierzchnię ekranu. Najlepszy efekt, czyli w zasadzie zniknięcie tego aparatu, zyskujemy na stonowanym, na przykład ciemnozielonym tle. Wtedy prawie, że ten obiektyw znika. Po co Samsung zastosował to rozwiązanie? Ono bo mógł. Może chodziło o dodanie bajerów, może o zebranie opinii nabywców. No nie wnikam. W każdym razie mogę Was zapewnić, że po pewnym czasie użytkowania tego telefonu przestajecie w ogóle zauważać ten obiektyw. No i w sumie może o to chodziło. Na pewno nie dołączę do recenzentów całkowicie potępiających to rozwiązanie. Oprogramowanie Folda 3 nie różni się znacząco od tego, jakie znamy z poprzedniej generacji. Poza tym, co oczywiste, czyli wsparciem dla rysika, mamy właściwie stary, dobry One UI z dodatkami uwzględniającymi specyfikę składanej konstrukcji. Ja osobiście najbardziej lubię powiększoną klawiaturę, na której wręcz bajecznie pisze się oburącz. Fajnie jest też ustawić telefon w pozycji półotwartej i zyskać wtedy naturalny podział na część roboczą i pole obrazowe, czyli na przykład na klawiaturkę i pole tekstowe. Na przykład w YouTubie możemy na jednej połówce ekranu oglądać wtedy film, a na dolnej pisać sobie komentarz. Składany ekran oczywiście wykorzystano też w interfejsie fotograficznym i w mnóstwu innych scenariuszy, po prostu tego trzeba doświadczyć, to trzeba wypróbować. Można pisać wiele, ale tak naprawdę wystarczyć Wam powinna informacja, że potem powrót do zwyczajnego smartfona może być trudny. Ja doświadczam tego już kolejny raz i naprawdę, wierzcie mi, boli. Z Fold 3 to unikalne urządzenie dla wielozadaniowców. Dzielenie ekranu, powiecie, że to normalna rzecz. No ale dobra, tu możemy podzielić na trzy aplikacje jednocześnie i to wszystko chodzi bez żadnych przycinek. Apki można porozkładać na ekranie, a potem przenosić pomiędzy nimi zawartość. Wygodniej niż na klasycznym smartfonie z mniejszym ekranem 16:9. Oczywiście aplikacje mogą jeszcze pracować w pływających okienkach, nie zabrakło bezprzewodowego trybu tekstu. Z kolei możecie zyskać największy touchpad, z jakiego kiedykolwiek korzystaliście. Po prostu jest nim ten duży ekran. Wspomniałem już, że na Foldzie raczej nie doświadczycie przycinek. No i trudno się ich spodziewać, kiedy na pokładzie mamy Snapdragon 888, 12 giga szybkiego RAMu i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. W codziennej eksploatacji wydajność smartfonu naprawdę nie pozostawia wiele do życzenia, ale czar pryśnie, jak się zaczniecie bawić na przykład benchmarkami. Tutaj, szczególnie w przypadku stres testów, wyraźnie widzimy, że smartfon jest podatny na throttling, czyli jego wydajność spada wraz z rozgrzaniem się urządzenia. Efekt ten jest wyraźnie zauważalny, natomiast na szczęście urządzenie nie nagrzewa się jakoś przesadnie dużo. Nie udało mi się rozgrzać obudowy powyżej 40 stopni i to mówimy o temperaturze w okolicach procesora. Czyli w sumie jest dobrze, aczkolwiek mogłoby być lepiej. No i oczywiście tradycyjnie ponarzekam na brak miejsca na kartę microSD. Oczywiście pamięci jest mnóstwo, ale kurczę, to jest telefon, który aż skłania do przechowywania w nim mnóstwa plików. A nie zawsze prędkość zapisu i odczytu z pamięci jest kluczowa. Podobnie jak poprzednicy, Galaxy Z Fold 3 ma klasyczny płytkowy czytnik linii papilarnych umieszczony z boku obudowy. Wynika to z faktu, że prawdopodobnie starano się, aby ten czytnik był dostępny zarówno przy zamkniętej, jak i przy otwartej obudowie. W sumie prawie się udało, chociaż moim zdaniem mógłby być umieszczony odrobinkę niżej, ale na szczęście działa bardzo szybko i dość bezbłędnie. Jest dobrym czytnikiem. Równie dobry jest układ rozpoznawania twarzy, radzi sobie sprawnie nawet przy słabym świetle, chociaż prędkością ustępuje nieco czujnikowi linii papilarnych, no i przypominam, że nie jest tak pewnym zabezpieczeniem jak właśnie ów czujnik. W roli narzędzia komunikacji Galaxy Z Fold 3 jest niemal ideałem. Komunikacja tekstowa, jak się zapewne domyślacie, jest bajeczna. Jakość dźwięku podczas rozmów idealna. Uwielbiam Folda również na to, że mogę rozmawiać trzymając go ramieniem bez nadmiernego pochylania głowy. A głośniki zewnętrzne, te multimedialne, no to już rewelacja. Nie dość, że dwa, to jeszcze dobrze grające, pojawia się nawet jakiś zarys basów, a i przestrzenność w stereofonie jest całkiem niezła, bo głośniki umieszczono na przeciwległych bokach obudowy. NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 5G, wszystko działa i robi swoje. Nie dokonywałem specjalistycznych pomiarów, ale porównywałem działanie 5G z kilkoma innymi smartfonami pracującymi w tej samej sieci, w tych samych miejscach. No i zauważyłem, że Fold naprawdę ma talent do szukania sieci. W roli nawigacji również jest idealnie. Wędrując w pieszo możemy mieć przed oczami dużą, ogromną mapę na dużym ekranie, a w samochodzie jest trochę gorzej, bo w klasyczny uchwyt włożymy tylko zamknięty smartfon. Da rad. Na szczęście Samsung wprowadził jeszcze dedykowany uchwyt do Folda, ale niestety nie miałem sposobności go wybrupować. Kończąc ocenianie możliwości komunikacyjnych, znowu trochę pomarudzę, no bo nie ma mini jacka. Widać, jestem tradycjonalistą.
Akumulator to już kolejna rzecz, która w Foldzie mogłaby być lepsza. Już poprzednie modele nie ustawiały poprzeczki zbyt wysoko, a teraz no nie jest lepiej. Fold 3 ma stosunkowo nieduży akumulator jak na swoje możliwości, 4400 łącznie. Bateria jest podzielona, żeby zapewnić idealny rozkład mas między połówkami składanej obudowy i to się udało idealnie, ale niestety nie sprawiło, że pojawiło się super szybkie ładowanie. Mamy w miarę szybkie 25W i ładowarki nie dostajemy w zestawie. Grrr. I do tego mamy jeszcze 11W ładowanie indukcyjne i oczywiście indukcyjne ładowanie zwrotne. Napełnienie akumulatora taką przygodną ładowarką zajmuje mniej więcej 2 godziny, a opróżnienie tego akumulatora, no jak się postaracie, to może zająć wcale niewiele dłużej. Jak go zapędzicie do intensywnej roboty, korzystając intensywnie z multimediów i internetu, można go rozładować szybciej niż 5 godzin. Mnie to się udawało bez problemów, bo akurat przypadkowo testy Folda przypadły na czas mojego urlopu, więc użytkowanie było dosyć intensywne. Ale z drugiej strony, telefon okazało się, że potrafi nawet 2 i 3 godziny dłużej, czy w granicach 8 godzin, popracować w roli samochodowej nawigacji bez ładowarki. No tu już jest całkiem fajnie, tylko przypomina wtedy na małym ekranie. Przy zwyczajnym, typowym użytkowaniu, telefon wytrzymywał mi mniej więcej od rana do wieczora, ale nie liczyłbym, że popracuję dłużej niż dobę. Dobrym zwyczajem jest po prostu odkładanie go na noc na ładowarkę indukcyjną. Modele serii Galaxy Fold nigdy nie miały ambicji być mistrzami fotografii. Od robienia najlepszych zdjęć w gamie producenta są eski. Ale nie oznacza to, że w przypadku Folda 3 mamy na co narzekać. Otrzymujemy praktyczny komplet tylnych 12-megapikselowych matryc. Oczywiście mowa o zestawie matrycy podstawowej z optyczną stabilizacją, matrycy z teleobiektywem również z optyczną stabilizacją i obiektywie szerokokątnym. Do tego po zewnętrznej stronie telefonu, w tym mniejszym pomocniczym wyświetlaczu, mam jeszcze otworek na 10-megapikselowy aparat do selfie. I wszystkie te aparaty zapewniają naprawdę przyzwoitą jakość zdjęć, a co najważniejsze, przełączając się pomiędzy tylnymi obiektywami, nie zauważamy wyraźnych różnic w ostrości czy w odwzorowaniu barw. Przy słabym oświetleniu zdecydowanie przydaje się tryb nocny, natomiast ujęcia portretowe najlepiej wykonywać aparatem tylnym. Przedni również to potrafi, ale już tło oddziela nieco mniej dokładnie. Jakość filmów jest, jak to u Samsunga, znakomita. Sam interfejs fotograficzny również nie daje żadnych powodów do narzekania. Co ważne, zastosowano w nim opcje zakładające wykorzystanie możliwości dawanych przez składaną obudowę i na przykład umożliwiające wykonywanie selfie aparatem tylnym, gdy ten zewnętrzny wyświetlacz pełni rolę ekranu z podglądem. Po odpowiednim rozchyleniu obudowy telefon potrafi również być swoim własnym statywem, a o ostatnim aparacie, tym pod elastycznym ekranem, wspominam na końcu, bo chyba nie bardzo jest o czym mówić. Rozdzielczość 4 mega i marna jakość obrazu predestynują ten aparat raczej do wideorozmów, zresztą sam producent to wskazuje. Oczywiście te wideorozmowy będą bardzo wygodne, bo telefon możemy postawić przed sobą niczym laptop i mieć wolne ręce. Do pamiątkowych selfie jednak zdecydowanie lepiej używać któregoś z pozostałych aparatów. Odradzam również korzystanie z cyfrowego zoomu w którymkolwiek z aparatów, lepiej poprzestać na tym, co oferuje sam teleobiektyw. Samsung Galaxy Z Fold 3 jest, podobnie jak jego dwaj poprzednicy, smartfonem niezwykle drogim i jeszcze bardziej wyjątkowym. Jest na tyle specyficzny, że zupełnie nie obchodzą mnie jego naturalne niedociągnięcia, jak choćby niezbyt duży akumulator czy throttling, o którym wspomniałem. Nie będę wybrzydzać na raczej przeciętne, oczywiście w tej klasie cenowej, podkreślam, możliwości fotograficzne, czy niekoniecznie udane przebajerzenie telefonu pod ekranowym aparatem do selfie, a raczej do wideokomunikacji, zaznaczmy. Tak naprawdę niedociągnięć jest zdecydowanie mniej. W moich oczach urządzenie zabrakło jedynie szybszego ładowania, możliwości rozbudowy pamięci i mini jacka. Trochę szkoda, że rysik jest opcją i że nie daje się go schować w obudowie telefonu jak w Note'ach. Przydałoby się również popracować jeszcze trochę nad podatnością wewnętrznego ekranu na zabrudzenia i wyeliminowaniem widocznego na nim załamania. Zważywszy na cenę telefonu, brak ładowarki w zestawie uważam już za ponury żart, natomiast doceniam to, że Samsung wreszcie opracował dedykowany uchwyt samochodowy, chociaż moim zdaniem stało się to już o 2 generacje za późno. Największą zaletą Folda niezmiennie pozostaje duży wyświetlacz i praktyczne wykorzystanie tych możliwości w interfejsie. Cieszy też wodoszczelność stanowiąca dowód technicznego zaawansowania no i dojrzałości całej tej konstrukcji. Doceniam też znakomite głośniki, a nawet coś tak banalnego jak dobry czytnik linii papilarnych. Mimo że jakieś tam niedociągnięcia wymieniłem, Galaxy Z Fold 3 jest na mojej bardzo krótkiej liście smartfonów, które chciałbym posiadać na własność. Dla mnie Galaxy Z Fold stanowi niedościgniony dla innych konstrukcji wzorzec komfortu pracy. Po wypróbowaniu trzeciej generacji tego sprzętu jestem pewien, że kolejna będzie jeszcze lepsza i po cichu liczę, że na tą kolejną to w końcu będzie mnie stać. I to już niestety koniec naszego spotkania z Galaxy Z Fold 3. Z ogromnym żalem
rozstaję się z tym smartfonem, a konkluzją tej recenzji niech będzie tylko jedno zdanie. Jeśli tylko stać Was na to, to sobie to kupcie. Dzięki za oglądanie, cześć i do zobaczenia.